Jedną z niewielu firm, które wprowadzają na polski rynek modele czołówek czy latarek według własnego projektu, włącznie z designem, jest wrocławski Maktronik. To także jeden z nielicznych producentów obecnych na naszym rynku, który wykonuje pomiary swoich produktów w niezależnych laboratoriach. Oprócz Polski, która stanowi około 75% naszych odbiorców, około 25% są to rynki eksportowe. Dosyć prężnie się tutaj rozwijamy. W ostatnim roku osiągnęliśmy przyrost około 10%. Także tutaj naszym głównym odbiorcą to są Niemcy i rynki skandynawskie. Obecnie również zaczynamy penetrować rynki hiszpański i portugalski. Również na Bałkanach w tej chwili dochodzi do zwiększonej sprzedaży. No i oczywiście zdarzają się takie rodzynki jak Południowa Afryka, Wietnam, Malezja. Cały proces od projektu do wdrożenia trwa od 4 do 12 miesięcy. Zaprojektowanie nowej latarki czy lampy kempingowej i wykonanie form do jej produkcji kosztuje od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Ja jestem projektantem wzornictwa, czyli moja rola głównie polega na tym, żeby ten produkt oprócz swojej podstawowej funkcji, tak, czyli no, rozmawiamy o latarkach, różnego rodzaju lampkach rowerowych i innych bardzo wyspecjalizowanych systemach oświetleniowych. No i wiadomo, że one muszą spełniać swoją podstawową funkcję, czyli świecić. I tutaj jakby to nie jest moje zadanie, żeby one tak naprawdę świeciły dobrze, od tego są inżynierowie. Moja rola polega na tym, żeby ta, dajmy sobie na to latarka, oprócz tej podstawowej funkcji, niosła ze sobą coś jeszcze, tak? Czyli żeby kontakt użytkownika z tym produktem był jak najlepszy. Jak się tworzy takie rodzinne przedsiębiorstwo? Wie o tym najlepiej założyciel Czesław Mocek. To jest dosyć trudny problem, ponieważ z doświadczeń naszych, z wiedzy ogólnej, która po prostu jest, okazuje się, że około 10% następców swoich własnych założycieli znajduje po prostu miejsce w firmie. W tym przypadku tak się złożyło, że z pierwszym synem rozpocząłem od samego początku, z drugim tak samo i, że tak powiem, kolokwialnie wsiąkli w to. Na Dolnym Śląsku powstają lampy i latarki, które z powodzeniem podbijają nie tylko Polskę, ale i Europę. To przykład tego, że rodzinne produkty nie muszą mieć kompleksów wobec zagranicznej konkurencji. Co więcej, mogą stanowić wzór.